Mów do mnie ty, Hanna, to ci powiem. Naprawdę? Tak. Ojej, będzie mi niezmiernie miło. No, w takim razie, czy... Mnie również. To pomyślałam sobie, to Wajda, to na pewno jak gram kochankę Olbuszkiego, to już naga będę chodziła cały czas po scenie. I nie zgodziłam się. To wszyscy się stukali w głowę. Wiesz, ty jesteś stuknięta, jak ty Wajdzie odmówiłaś to. Uważana była za jedną z najseksowniejszych polskich aktorek. Porównywano ją nawet do Bridget Bardot. Nie ma się więc czemu dziwić, że nasi reżyserzy chętnie rozbierali ją w swoich filmach. Jednak nie każdemu dała się namówić. Mowa o Halinie Kowalskiej, która mieszka w domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie. Jak jej się tutaj żyje? Co u niej słychać? Jak radzi sobie po śmierci męża? Na te pytania odpowie już za chwilę. Nazywam się Monika Tumińska i zapraszam na program Gwiazdy w Skolimowie. Państwa i moim gościem jest pani Halina Kowalska. Witam serdecznie. Witam. Pani Halino, dziękuję przede wszystkim, że zgodziła się pani gościć w odcinku programu. Niech mi pani powie na początku, jak długo mieszka pani tutaj w domu opieki w Skolimowie? No przeszło 5 lat. To już kawał czasu. To już kawał czasu. I jak pani tutaj się żyje? Dobrze, tylko... Odkąd odszedł mój mąż, bo odszedł w marcu tak, to dokucza mi samotność. W Skolimowie mieszka wielu pensjonariuszy. Nie tak bardzo wielu, bo są ludzie cywilni, a takich zaprzyjaźnionych i z którymi byłam w teatrze, to są bryscy. Pani Agnieszka. Pani Agnieszka. I jej mąż. Pan Wisław. Tak. Ale pani też jest w świetnej kondycji. Ja średniej. No, przesadza pani. Może sobie siądziemy. Ciągle mnie spotyka coś złego. Mhm. I spotkała mnie taka rzecz. Mama, po drugiej stronie ulicy było getto. I ja nie rozumiałam, dlaczego mama w te miski wkłada jedzenie i zawsze z tym wychodzi. Ale potem dowiedziałam się, dlaczego. Bo karmiła tych więźniów. I pewnego dnia miała na sobie taką żółtą sukienkę jedwabną i jakaś ręka złapała ją i zaczęła drzeć. Mama urwała ten kawał sukienki i uciekła do domu, a nasz dom był po sąsiedniej ulicy. No, ale Niemcy wzięli psy i odnaleźli mamę. I mama została osadzona w Łodzi na 2 miesiące, a mnie rzucili, nie wiem, czy na tapczan, czy do kąta, jak niepotrzebną rzecz. I mama wróciła po 2 miesiącach, ale w międzyczasie stał się dla mnie tragiczny wypadek, bo jedna z sióstr niosła mnie na ręku, a to była zima i była zapalona kuchnia, na której były takie fajerki rozrzeżone.
ona, czy nie zauważyła, czy w każdym razie ja jej się wyrwałam, a niemowlę, wyrwałam się z tych rąk i upadłam brzuchem i tutaj twarzą na te zapalone fajerki. Ratowali mnie, no właśnie ratowały mnie te ciotki, babka. On już przyszedł tu do mnie, już podgląda. Potem miałam 7 lat i taka byłam zdenerwowana, że szkoła, że biegłam, nie patrzyłam, wiedziałam, gdzie ta szkoła i biegłam i nagle nad sobą widzę końskie kopyta. Potem pamiętam tylko, że mężczyźni nieśli mnie na ramionach i ja otworzyłam oczy, zobaczyłam, że mnie niosą. No a potem był szpital, bo okazuje się, że koła przejechały po klatce i po rękach. To takie szczęście miałam od dziecka. Ale w dorosłym życiu też pani cudem przeżyła? W dorosłym życiu ciągle miałam wypadki. Ja miałam 3 wypadki samochodowe. Mhm. Uszkodzony mam kręgosłup szyjny, lędźwiowy i piersiowy. Ale jeden wypadek był bardzo poważny, bo już pani chyba jedną nogą była na tamtym świecie, prawda? Pogotowie znalazło panią w rowie. Kręciłam jakiś film w górach i tam grał Włodek, mój mąż. I ja. I Włodek miał taki pomysł, on ciągle miał pomysły. Mówi, słuchajcie, pojedziemy tutaj do miasteczka na lody. No i pojechaliśmy na lody, zjedliśmy te lody i wzięliśmy taksówkę. I wracamy na plan zdjęciowy, a w tych górach drogi wąskie. I ja patrzę, a naprzeciwko nas jedzie ogromny samochód, taki rozwożący jakieś artykuły, naładowany i on jedzie prosto w nas. Ja tego stukam kierowcę, a on nie reaguje. No i oczywiście uderzył czołowe zderzenie, uderzył w nas. Komu się coś stało? Nikomu, tylko mnie. Takie mam szczęście. Przyniosę ci jedzonko, przyniosę. Kot przyszedł z prośbą o jedzenie, to może chodźmy do pani do pokoju, coś dla niego znajdziemy. Tu ma budę, a ja przyniosę mu jedzenie. Dobrze, to chodźmy. Może ja pomogę? Pani pali? Dużo palę. Teraz jeszcze więcej po odejściu Włodka. Ciągle mi się chce papierosy. Lekarz mówi, won papierosy, a ja mówię, jeszcze trochę. Myśmy mieli tak prawie po 18 lat i mnie na ulicy zaczepił, szłam z koleżanką, zaczepił jakiś przystojny chłopak, czy może się dołączyć. No ja się wtedy zgodziłam na rozmowę, usiedliśmy w parku na ławeczce i ja mu opowiadałam, co tam czytałam. No i staliśmy się taką parą. Ja mu od razu powiedziałam, słuchaj, nie dotkniesz mnie, chyba że zostanę twoją żoną. Szybko się oświadczył, tam 2 miesiące brakowało do tych 18 lat. Mm-hmm. No to musieliśmy poczekać. Wzięliśmy kolegów ze szkoły teatralnej i pobraliśmy się. Potem on pojechał do siebie, ja do siebie. I takie to było małżeństwo. Mówisz, że się znaliście 2 miesiące, prawda?
Potem od razu się pobraliście. Tak. A jak to jest możliwe, że stworzyliście tak udane małżeństwo i spędziliście ze sobą tyle lat? Ja mam dobry charakter. Nie jestem napastliwa, niekurtliwa po prostu. A on był zawsze miał rację. No, jak miał rację, to miał. Mnie to nie obchodziło. Było nam dobrze tyle lat. Całe życie. A jak to się stało, że w ogóle tutaj postanowiliście razem zamieszkać? Tutaj? Tak, te 5 lat temu, że się przeprowadziliście. Ja byłam przeciwna. Ja nie chciałam, ale on po prostu zachorował ciężko. Różne miał argumenty, ale wszystko przemawiało za. Mam przyjaciółkę, dyrektorka to jest moja koleżanka serdeczna, inne dziewczyny, Bylska ze swoim mężem są dla mnie życzliwi bardzo. I mam takich oddanych ludzi. No. Teraz pewnie tym bardziej doceniasz to miejsce, kiedy męża już nie ma, prawda? To był dla mnie szok. A było tak, że lekarz przyszedł go zbadać, nasz. Powiedział, pani Henio, zbadałem go. Prawdopodobnie on się kończy i musi pani być na to przygotowana. On pojechał do szpitala, a ja rano dzwoniłam do niego o 7, pół do 8, godzinę później. I już wiedziałam, co się stało, bo nie było takiej możliwości, żeby on ode mnie nie odebrał telefonu. Zdjęcie, ale niepodobna do siebie to jestem. O, tu Dudek Dziewoński. Miałaś chyba powodzenie u mężczyzn? Mąż był zazdrosny, czy nie? Miałam, ale mówię ci, że nie zdradziłam męża, głupia byłam. Głupia byłam jak baran. Tylko mu ufałam i patrzyłam w niego jak w obraz. Miałam zagrać sztukę pod tytułem Za rok o tej samej porze z Januszem Gajosem, który był moim kolegą ze studiów. Mieliśmy taką dwuosobową sztukę zagrać. Ta sztuka leciała na Broadwayu. I Dudek, który miał pomysł świetny, mówi, słuchajcie, to pojedziemy do Ameryki i zobaczymy, jak tam ci aktorzy to grają. Jesteśmy na Broadwayu. Oglądamy spektakl i taki reżyser, który się nazywał Zbigniew Czeski, mówi, słuchajcie, skradli mi paszport. I nagle i cały zespół nasz stoi i wychodzi dyrektor tego teatru. I wygląda tak. Ma brzuszek taki, szeleczki, tutaj, w ręku cygaro i takie wnikliwe spojrzenie, przenikliwe i tak od czasu do czasu zerka na mnie. To jest aktorka czy tancerka? Zna angielski? Ja kiwam głową, że nie. A on mówi tak. Powiedz tej pani, że ja ją tu angażuję na Broadway. Ja oczywiście patrzę na Włodka, mojego męża, stoi obok mnie, ani drgnie. Ani w lewo, ani w prawo. To ja nie mogę podjąć żadnej decyzji. I kiwam głową, że nie. Naprawdę? No jak pokręciłam głową, że nie, to on odwrócił się i odszedł. Patrzymy, a on wraca.
On wraca, patrzy na mnie i mówi do tłumaczki: powiedz tej pani, że to jest bardzo poważna propozycja. Ja ją chcę zaangażować na Broadway. Możemy natychmiast iść tam na zaplecze i podpiszemy umowę. No, wyobrażasz sobie? I on zgniótł to cygaro w ręku, gdzieś to rzucił i tak kiwał głową, że trafił chyba na wariatkę jakąś, bo nikt mu do tego nie odmówił. No taka propozycja to ciężko odmówić, więc ja też się dziwię. Tuż po szkole teatralnej dostałam propozycję od Hasa. To prosił, żeby przyjechać na rozmowę do niego. I ja pojechałam do Łodzi. No i on mówi: pani Halino, narysowana tak jest kobieta, taka dziwna. Przyjrzałam się temu, a on mówi: no kto to powinien zagrać? Wie pan, ja chyba nie dam rady tej roli zagrać, bo to jest pomylona kobieta, dziwna. Za bardzo bym musiała pracować nad tym. Przyjechałam do Warszawy, do domu. Nie opowiadam Łodkowi. On mówi: co? Hasowi odmówiłaś? Czy ty jesteś normalna? Hasowi odmówiłaś? Dzwonię do Hasa, mówię: panie reżyserze, Halina mówi, ja przyjmuję tę rolę. Ucieszył się bardzo. No, to bardzo dobrze, to pani Halino. Zaraz zaczną się zdjęcia. Ja panią widzę w tej roli. Oni mnie ubrali w taką kieckę, bo to tak trzeba nazwać, coś takiego. Tutaj powiązaną. Założyli rudą perukę, bo to była Żydówka. Przebrali mnie nie do poznania, jeszcze makijaż jakiś zrobili taki, że rysy mi się zmieniły. Jak nakręciliśmy film i dostaję depeszę, że jest pani zaproszona do Cannes. No i jesteśmy w tym Cannes z Hasem. I jak weszliśmy na ten dywan, to wszyscy nigdzie indziej, tylko przy mnie. A oni mnie wzięli do fryzjera, piękną fryzurę zrobili, ta suknia. Po południu przychodzi do mojego pokoju Has i mówi: Halina, amerykańscy operatorzy chcą ci zrobić sesję zdjęciową. Zgadzasz się? A ja mówię: tak, bo doświadczona tym faktem tam z Broadwayu. Mówię: tak, zgadzam się. A on mówi: a wiesz, ile to kosztuje? I ja teraz zestarzałam się i nie wiem do tej pory, kto to miał zapłacić. Ja? Czy oni mnie? Czy film? Czy ministerstwo? No podejrzewam, że to oni tobie. Zdecydowanie. Może to chodziło o taką odważną sesję zdjęciową? Może tak. No właśnie. Może tak, bo on mi powiedział, ja mówię: ty mówisz, że nie zgadzać się. No jak uważasz? Żałuję tego, że odmówiłam tej sesji. Nie lubię poniedziałku, to jest początek lat 70., prawda? To w tamtych czasach to była bardzo odważna scena. Oni tak zakamuflowali to, że staniesz tam, wiesz, masz tylko biustonosz zdjąć. Mhm. A bluzka była przezroczysta. A była przezroczysta, o czym ja nie wiedziałam, prawda? Mhm. Jak Wajda kręcił Ziemię obiecaną i zaproponował mi kochankę Olbrychskiego, to ja mu odmówiłam, bo pomyślałam sobie tak. Wszędzie były tendencje do rozbierania mnie. Pomyślałam sobie, to Wajda, to na pewno jak gram kochankę Olbrychskiego, to już naga będę chodziła cały czas po scenie. I nie zgodziłam się. To wszyscy się stukali w głowę. Wiesz, ty jesteś stuknięta, jak ty Wajdzie odmówiłaś to.
Żałujesz czegoś? Żałuję tego, że nie spróbowałam przynajmniej podpisać tej umowy w Stanach, że nie spróbowałam tego, tamtego życia, bo może byłoby lepsze niż to, co było mi sądzone. Tutaj jak siedzę, rozumiesz, teraz i te 5 lat nie gram, nie mam propozycji, to tak jakby nikt o mnie nie pamiętał. Czyli jakbyś dzisiaj dostała propozycję zagrania w serialu albo w jakimś filmie, to byś przyjęła? Przyjęłabym, tak. Chyba, że to coś takiego niedobrego czy banalnego, że nie dla mnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. No ja i życzę ci wszystkiego najlepszego, żeby każdy dzień był coraz lepszy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wam życzę. Żeby życie było dla was piękne, łaskawe, dobre. Dla Dziękujemy wszystkich. Dziękujemy bardzo. No, wypiję wodę i uciekam do kotów.